Dzień dobry widzowie, Maciek z tej strony z firmy Mavcar, a dzisiaj dla Was mam niepopularne auto, jakim jest Audi A5 drugiej generacji w silniku benzynowym 2 litry TFSI w najmocniejszej odmianie przedliftowej przed wersją S, czyli jest to 252 konie. Rzadziej spotykany manual, no i oczywiście, żeby te 252 konie jakoś przerzucić na drogę, jest to wersja Quattro. Co mogę Wam więcej o niej powiedzieć? 17 rok, data pierwszej rejestracji. Przebieg 175 tysięcy, czyli chyba wychodzi około 25 tysięcy rocznie. Czyli ktoś kupił fajny samochód, żeby sobie po prostu nim jeździć. Pierwszy i jedyny właściciel od nowości. No i cóż, wóz jest bezwypadkowy. Zmierzyłem go w międzyczasie miernikiem lakieru. I trzeba przyznać, że naprawdę, mimo swojego przebiegu i upływu tych 7 lat, bo jest to 17, wygląda dalej do tej pory świetnie. Nigdzie nie jest poobijany jakiś, nigdzie nie jest obrysowany kluczem, ani taki zniszczony, bo często te samochody trafiają w jakieś tam, można powiedzieć, ręce, które mniej dbają. Nie powiem, że młode, bo młode mogą 10 razy lepiej dbać niż osoby, które są starsze. A ten naprawdę, jak widzicie, prezentuje się wizualnie bardzo, ale to bardzo dobrze. Teraz może Wam coś powiem, o czym często rozmawiam i opowiadam, o designie tego pojazdu. Według mnie kiedyś BMW robiło najlepsze coupé, ale jednak Audi coraz to bardziej konkuruje z BMW serii 3 czy 4. Zależy, o jakich latach mówimy. Ten naprawdę się udał. Jaka piątka zwykła mi się podobała, ta pierwszej generacji zwykła, to ta wydaje mi się jeszcze lepsza. Ten przód jest dużo bardziej masywniejszy. Jak widzicie, jest sporo przełamań na masce, w czym takie środkowe, gdzie tam troszeczkę może przypominać muscle cary. A najbardziej mi się podoba ten stylistyczny zabieg, gdzie praktycznie nie widzicie, gdzie przechodzi maska na błotniki. Tutaj to przejście maski podejdę, tutaj widzicie, że jest to zaokrąglone, przychodzi od lampy. Jest to tak wąska szpara, że z daleka wygląda, jakby to było po prostu jedność. No i przy okazji tutaj taki jakiś ala nawiew czy tam akcent, który też Wam ukrywa to przejście przy błotniku. Więc jeszcze raz się odsunę i pokażę Wam, jak to fajnie przepływa w taką opływową linię tutaj nadwozia. Coś jeszcze fajnego, podoba mi się, że ten słupek schodzi dość szybko, nie jest to takie przeciągnięte, tylko ta tylnia szyba jest dość krótka. No i widać, że można A5 jednego odróżnić od A3 w sedanie. Fajnie jeszcze te klamki zaprojektowali, że one nie idą do boku, tylko spójrzcie do góry. No i oczywiście przyciemniane szyby też robią swoją robotę i czarne obramowanie listewek. Mi akurat te wozy, tak jak na przykład macie nową generację A6 C8, czy tam aktualnie produkowaną, nie widzą mi się za bardzo z tymi srebrnymi akcentami. Dużo bardziej wolę, jak jest tutaj na przykład ta listwa jest czarna, z tyłu ten wielki stop, no bo spójrzcie, stop praktycznie przechodzi przez całą szybę, tutaj też jest czarne. A jak wspominałem, że o tych C8, A6, one tu potrafią mieć między lampami srebrny pasek, mi się to nie widzi. Tutaj jak na przykład na dole jest czarny, wygląda nieźle. Lampy jakby były lekko dymione, też prezentują się dobrze. Oczywiście dwa wydechy dla symetrii, żeby było ładnie. No i 19-calowe alufelgi też nadają temu wozu takiego smaku, dobrego wyboru z fabryki, a nie jakiś tam, wiecie, części aftermarketowych. No i przechodzimy sobie jeszcze do przodu. Już Wam pokazuję. Przód. No przód dużo się bardzo nie zmienił. Zrobił się taki bardziej ostrzejszy. No ale dalej widzicie tutaj te lakierowane atrapy wlotów powietrza. No i przede wszystkim te nowe generacje Audi bardzo poszerzyły przedni grill. Co doskonale tutaj na tym ujęciu widać. No i cóż, z cech zewnętrznych macie czujniki parkowania, Audi Presence, taką kamerkę małą, tutaj czujnik deszczu, czujnik zmierzchu i oczywiście z przodu są reflektory typu LED. Z technicznych rzeczy absolutnie nie ma się do niczego doczepić, pewnie widzicie, że tarcze są świeżuteńkie, przód
tył, ładna opona i to jakaś markowa, nie Hino, Pirelli. No i też od razu widać, ten wóz ma naprawdę duże, ale duże to zaciski, większe niż standardowa A5. Dobra, chyba o zewnątrz już się tam naopowiadałem. Mi się ten wóz bardzo podoba. Z każdego ujęcia, tutaj widzę przez telefon, wygląda naprawdę przyjemnie. Jeszcze mam nagram ten fabryczny porządek pod maską. Zobaczcie, jak to wszystko ładnie wygląda. Tutaj jest oczywiście nic nie kombinowane z błotnikami. Oryginalny błotnik od Audi. Czyściutko. Widać, że to jest jeszcze niewygrzane. Elementy wyglądają bardzo ładnie. Tak samo jak i z tej strony. Nie ma żadnych kombinacji. No i tu jeszcze macie wymianę oleju. Ta przy 147, ta przy 167 w Tuttlingen na mobilu, więc nie jest dużo przejechane na tym. 7000 km i było w tym roku, w 24 porobione. Lampy oczywiście też są oryginalne, widzicie, jedna z 17 roku, druga również. Dobra, nagrajmy sobie serwisy. To, co było pod maską, to już widzieliście i też była dalej serwisowana. Tutaj macie pierwszego właściciela, pana Rainera Glockera. I oczywiście auto jest z bajerów, jak widać. Po kodzie pocztowym. Proszę, tu jakieś wartungi z Audi. Tu macie takie potwierdzenie. Chyba kiedy był ostatni, 2019, 45 tysięcy, ale myślę, że miała więcej, po prostu niektórzy nie biorą tych kartek, bo tak jak już na wielu filmach wspominałem, Audi wam dawało serwis plan, ale no już teraz to nie mogli wam stawiać stempelka, no bo jakbyście mieli książkę wypełnioną, nie musielibyście się prosić o to, żeby wam ktoś wydrukował coś takiego. No teraz macie tylko informację, kiedy należy udać się na serwis, no i tu macie wypisany jego VIN. No i przy okazji zestawienie wyposażenia. Tu jeszcze oczywiście takie miejsca na kartę SD, pudełeczka z kartą SD kiedyś jak na płyty. Dobra, przejdźmy, pochowajmy to dalej. To lecimy dalej, pokażę wam schowek. Mniej więcej schowek jest takiej wielkości. Tu oczywiście macie wersję na wejście na jakieś płyty, na kartę SD i nawet na kartę SIM, ale to zamykamy. No i opowiadamy o wnętrzu. Pierwszy raz w sumie mam taki samochód, więc może coś się troszeczkę bardziej wam tutaj na produkuje o tym wozie. Podoba mi się to. To mi się podoba bardzo. Mi się kojarzy, to zaczynają handlować kiedyś dawno samochodami z Audi 100. One też miały tak dużo nawiewów, tylko że to nie był taki, wiecie, tak tutaj pełen pasek taki nawiewowy, tylko ona miała na przykład trzy obok siebie kratki w drugą stronę. I ja, że takie samochody kiedyś miałem, czuję nawiązania to stylistyczne, takie na przykład jak jest też w Passacie B8, do tych starych samochodów. Fajna jakość, spójrzcie, to jest miękkie wszystko, przyjemne w dotyku. No i oczywiście napis Quattro, jak w każdej był. Pamiętam, miałem 80-tki, tutaj mniej więcej w tym miejscu też był napis Quattro, albo po prostu nalepka Audi 80. Tutaj też tak dość ostro zaprojektowane te miejsce na klamkę, wszystko połączone w taki jakby ala element prostokątny. Ładnie się prezentuje z tą listewką taką u góry srebrną. Oczywiście coś ala carbon. Dobrze dalej wykonane, czyściutko jak widzicie. Sufity również czysto, a z tyłu to chyba absolutnie nikt nie jeździł, bo nawet nie ma najmniejszych zagnieceń. Fotele sportowe. Nie byłoby według mnie innej opcji niż do tego samochodu. Proszę, przechodzimy na środek. Środek ekranu oczywiście już nowszej generacji. Już ten nowy IMEI, czy jak to woli. Tutaj podgłaszacie sobie, a w prawo, w lewo jest joystick do przełączania piosenek. Ale wyciszmy sobie może na to chwilę, żeby nie przeszkadzało. Tutaj oczywiście też joystick
jak w BMW. Przejdźmy do menu, to już prezentuje się inaczej, macie taki półokrąg, od boku radio, dźwięki, pojazd, telefon, nawigacja, mapa, Audi Connect. Wejdźmy sobie w mapę, jak widać mapa aktualna. No i tutaj oczywiście możecie wybrać to, co chcecie, tak na miarę szybko. Elektryczny, ręczny, przycisk do odpalania, no i tutaj Audi Drive Select, nie musicie tego już wyszukiwać w tym menu podręcznym, tylko sobie na przykład przełączacie, jaki ma być tutaj tryb pojazdu, czy dynamiczny, czy przestawiony na największą efektywność. Klimatyzacja automatyczna, sprawna, grzane fotele, też przyzwoicie zaprojektowane, no każdy będzie to kojarzył, no bo wiadomo, Audi nie zrobi tak jak na przykład Renault, że zrobi wam od razu totalnie inną rzecz. Wszystko, jak przysiądziecie się z modelu późniejszego, jest w miarę łatwe do rozpoznania i czytelne. Przechodzimy na środek, polskie menu. Widzicie też przebieg, tak jak wspominałem. Też możecie sobie poprzełączać oczywiście przeglądy Bluetooth i listę połączeń. Kierownica prezentuje się tak bardzo ładnie, niby 175 tysięcy, a spójrzcie, kierownica dosłownie zero zużycia, no bo obstawiam, że ktoś tym razem ten po prostu dojeżdżał do pracy. No i jak widać, coraz większe modele, coraz na to mniejsze kierownice, tak jak były na przykład w dawnych latach, kierownice mieliście pach, pach, krzyżyk z metalu i dookoła po prostu okrąg. No i dalej przyciski, też sterowanie, tempomat. No i tutaj podobny panel do Audi A6 C7 do sterowania światłami. Dalej mój boczek, to samo co po drugiej stronie, otwieranie klapy. No i spójrzcie, boczek od fotela, też igiełka jak nowy. No trzeba przyznać, że fajnie to zaprojektowane jest, czuć, że nie jest to taki samochód zrobiony totalnie na odwal, jak zwykły, z przerzuconym A4 inną po prostu stylistyką zewnętrzną. Cóż, dobra, chyba coś tam o tym opowiedziałem. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli macie pytania, to możecie zadać komentarz lub też napisać mi maila lub odezwać się na mediach społecznościowych, takich jak Mawkar Auto na Instagramie czy też na Facebooku. Chcecie zobaczyć, co mam powystawiane, wbijcie na mawkarautomoto.pl. A jeżeli czegoś nie ma, co was interesuje, zapytajcie na Instagramie, bo mam sporo czasami aut niewystawionych i może już takie coś mam, lub ewentualnie mogę wam po prostu poszukać takiego auta na zamówienie, jeżeli na przykład to auto z filmu się sprzedało, lub też innego, jeżeli moje filmy wam się podobają. Pamiętajcie, że u mnie wszystkie samochody są opłacone, więc nie ponosicie dodatkowych kosztów w urzędzie skarbowym typu 2% PPC 3. Możecie wykupić gwarancję do roku czasu i oczywiście, jeżeli nie macie tego auta, jak dostarczyć do domu, to w rozsądnych pieniądzach mogę go wam podrzucić na lawetę. No i jeszcze taka drobnostka na sam koniec. Wiadomo, po paru latach, jak YouTube nie skasuje filmów, zawsze będziecie mieli możliwość do wrócenia i zobaczenia sobie, jaki to samochód kupiliście, lub pokazania go nawet swoim dzieciom. Było na tyle. Pozdrawiam. Cześć.